Wybory już za tydzień. 10 maja pójdziemy do urn wyborczych. Nie, one przyjdą do nas. Nie, też nie. Swoje głosy oddamy niezawodnej Poczcie Polskiej. Tylko pamiętajcie, priorytetem. Dzisiaj tak ładnie ubrany, ponieważ mamy 3 maja, czyli święto Konstytucji. Polskiej Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował do OBWE wniosek o opinię w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce. OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, no nie wysłała do polskich władz ani kwiatów, ani czekoladek. Natomiast nie o polityce tutaj mowa. OBWE wzięło pod uwagę to, co się w Polsce dzieje, szczególnie ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, które na dobrą sprawę jeszcze nie zostało przegłosowane przez Sejm. Jak czytamy, w niniejszej opinii oceniono projekt ustawy pod kątem zgodności ze zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE, innymi normami międzynarodowymi oraz dobrymi praktykami w zakresie demokratycznych wyborów. I taka organizacja stwierdziła, że zmiany w prawie wyborczym wprowadzane nieco ponad miesiąc przed wyborami odbiegają od zasad stabilności ordynacji wyborczej czy pewności. Zwrócono również uwagę na brak konsultacji społecznych oraz konieczność wprowadzenia zmian do tej ustawy, aby były one zgodne z normami obowiązującymi w prawie międzynarodowym. Normami państwa demokratycznego. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. OBWE wcześniej zgłaszał zastrzeżenie co do wyborów chociażby na Białorusi, gdzie uznano je za niedemokratyczne. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, tutaj stwierdzono wiele fałszerstw. W zeszłym roku chociażby OBWE stwierdziło, że wybory odbywające się w Kazachstanie pogwałciły wiele praw. Dzisiaj Polska tak naprawdę dołącza niestety do tej niechlubnej listy. Ale polityka na bok, skupmy się na samej kwestii głosowania korespondencyjnego. Jak ono ma wyglądać oraz co grozi za ewentualne niegłosowanie. W terminie od 3 do 9 maja mamy otrzymać pakiety wyborcze. Albo do oddawczej skrzynki pocztowej, albo na adres wskazany w spisie wyborców. I tutaj pojawia się pytanie, co w tym pakiecie ma się znajdować? Po pierwsze, koperta zwrotna. Po drugie, karta do głosowania. Po trzecie, koperta na kartę do głosowania. Po czwarte, instrukcja, jak głosować. Po piąte, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Po wypełnieniu karty do głosowania wkładamy tą kartę do koperty przeznaczonej na kartę do głosowania. Tą kopertę zaklejamy, następnie wkładamy do koperty zwrotnej, łącznie z oświadczeniem o tajnym i osobistym głosowaniu. I tą kopertę również zaklejamy. Następnie tą kopertę umieszczamy w specjalnie przygotowanej do tego nadawczej skrzynce pocztowej. Będziemy mogli to zrobić w dniu wyborów od godziny 6 do godziny 20. Najważniejsze to jest oddać głos w sposób tajny i osobisty. Nikt, ani mąż, ani żona, ani tym bardziej twój kot nie może się dowiedzieć o tym, jaka jest twoja decyzja wyborcza. No, poza władzą. No bo pamiętaj, że w oświadczeniu, które załączasz do karty do głosowania, jest twoje imię, nazwisko, numer PESEL. Tajność. 3. Nasz głos będzie nieważny, jeżeli w kopercie nie będzie naszego oświadczenia. Również, jeżeli nie wypełnimy danych na tym oświadczeniu, albo te dane będą nieczytelne. Co więcej, głos będzie również nieważny w momencie, kiedy koperta będzie niezaklejona. Albo nie będziemy widnieć na spisie wyborców w komisji wyborczej. Bardzo możliwe, że powtórzy się scenariusz z 2011 roku, kiedy to komisja wprowadziła możliwość głosowania korespondencyjnego, oczywiście dla pewnej grupy osób. Wówczas aż 15% głosów było nieważnych. No dobrze, ale co dalej z naszymi kopertami? Czy Poczta Polska przewiezie je do swojej centrali i tam sprawdzi, kto jak głosował? No nie, przynajmniej w teorii. Tak naprawdę powinna zawieźć od razu te koperty do komisji wyborczej i tam wrzucić do urny. Co ważne, koperty nie można otworzyć przed wrzuceniem do urny. I w ten sposób możemy być z siebie dumni, ponieważ zagłosowaliśmy w wyborach prezydenckich, spełniając swój obywatelski obowiązek. Natomiast pytanie, czy wszyscy? No nie. A co jeśli mieszkam za granicą, powiedzmy w Nairobi, i chciałem zagłosować? No tutaj powinienem na 14 dni przed wyborami zgłosić chęć do konsula w głosowaniu korespondencyjnym. Tam oczywiście wypełnić kartę do głosowania w sposób tajny i samodzielny, oraz wysłać tą kartę później do konsula na swój koszt. Tylko że 14 dni przed wyborami, no, słabo. Istnieje jeszcze możliwość, że ustawa, która jeszcze nie została przegłosowana, ale pewnie będzie przegłosowana, jakąś tą sytuację naprawi. I osoby, które mieszkają za granicą, będą mogły skorzystać ze swojego prawa. Prawa do głosu. No dobrze, ale co z osobami przebywającymi na kwarantannie, w areszcie, w więzieniu, w zakładach leczniczych, w domach pomocy społecznej? No tutaj sposób dostarczania im tego pakietu ma określić minister właściwy do aktywów państwowych. No dobrze. A co z bezdomnymi? Gorszy sort?
A co jeśli tej karty nie oddamy? Powiedzmy, że z tego czy innego powodu nie chcieliśmy zagłosować. Tutaj na początku artykuł 17 ustawy mówił o karze do 3 lat pozbawienia wolności za ukrywanie karty. Natomiast ten artykuł został zmieniony i w obecnym brzmieniu brzmi on następująco. Kto kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto umieszcza w nadawczej skrzynce pocztowej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie. Tym samym, jeżeli nie oddasz tej karty do głosowania, postanowisz nie głosować, no do więzienia za to nie pójdziesz. Istotnym jest natomiast jedno. W momencie, kiedy tą kartę postanowimy zatrzymać, no bo nie chcemy głosować, zatrzymajmy ją jednak w domu. Nie wyrzucajmy jej, na pewno jej nie niszczmy, bo niszczenie karty do głosowania no już jest wykroczeniem. Natomiast jeżeli chcesz skorzystać ze swojego prawa wyborczego i oddać głos, zrób to tylko i wyłącznie za siebie. Nie podrabiaj tej karty, ani nie podpisuj się za kogoś innego, kto jest nawet członkiem rodziny. Co w momencie, jeżeli otrzymamy kartę kogoś innego, kto nie mieszka pod tym adresem? To może być bardzo często spotykane, no bo adres meldunkowy to nie jest to samo, co adres zamieszkania. W takim przypadku nie wolno nam otwierać takiej karty i musimy poinformować tą osobę, o ile mamy do niej kontakt, o tym, że tą kartę mamy. No najlepiej, żeby ją odebrała. Mnie i tak najbardziej fascynuje kwestia tajnego głosowania w mieszkaniu czy w domu. Zatem piszcie w komentarzach, gdzie jest wasze ulubione miejsce do tajności. OBWE mówi o łamaniu reguł, Państwowa Komisja Wyborcza milczy, a prawnicy coraz częściej mówią o łamaniu konstytucyjnej zasady tajności wyborów oraz możliwości kradzieży specjalnych skrzynek pocztowych, a wraz z nimi naszych danych osobowych. Natomiast wszystko zmierza ku jednemu. Te wybory najprawdopodobniej i tak się odbędą. No bo przecież o ciągłość władzy tutaj chodzi, a nie o politykę. Nieprawdaż? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Natomiast jak wy zapatrujecie się na wybory korespondencyjne w Polsce? Piszcie śmiało w komentarzach. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Najbardziej tajne miejsce do głosowania w naszym mieszkaniu to gdzie? Chyba toaleta.